słuchajcie, właśnie podjąłem decyzję i od jutra zaczynam wyzwanie z jedzeniem samych gerberków, czyli takich, wiecie, papek dla dzieci. Będę chciał utrzymać około 2000 kalorii, bo przydałoby się zrobić redukcję na lato. To jest mój ostatni posiłek przed jutrzejszym wyzwaniem. Zabieram się za kopytka. Siema, dzień pierwszy. Właśnie idę do sklepu. Zobaczymy, co tam dla mnie mają. Myślałem, że w sklepie będą się patrzeć na mnie jak na dziwaka, ale kupowanie jedzenia dla niemowlaków to po prostu chleb codzienny. Musiałbym zjeść 20 takich, żeby zapotrzebowanie swoje uzupełnić. Więc po prostu będę jadł do momentu, gdy się nie pożygam. Jabłka i jagody. Takie najszybsze śniadanie w moim życiu. Ene duły rabę, bocian połknął żabę, a żaba bociana. I na razie zjadłem 3 małe słoiczki jedzenia dla dzieci. Czuję się dobrze. Nie jestem głodny, także jadę, ruszam w dalszą drogę. Co i przyjechałem sobie pod most Poniatowskiego. Zobaczymy, z jogurtem. Bardzo dobry. I sporo cukru. I pod Poniatowskim spotkałem Czarka i powiedziałem mu, co będę jadł. Ja spotkałem Maksyma, widziałem własnoręcznie, jak wyrywa jakiemuś niemowlakowi. No ale mówi, że smaczne, więc chyba było warto. Spróbuję zjeść teraz obiadowe danie. Boję się go. Warzywa z kurczakiem i kaszą, pomidorowa z ryżem. No, pomidorowa z ryżem chyba najbardziej. 370 kalorii, a jest połowa dnia. Wygląda jak fasolka po bretońsku. Bardzo mdłe, niedoprawione takie. Chyba zacznę podgrzewać sobie podwójnie. Kiedyś kupiłem sobie takie foremki na lody i dzisiaj je wykorzystam, zamrażając sobie jedzonko dla dzieci. Drugi obiad, bo jestem głodny. Warzywa z kurczakiem i z kaszą, mdłe, no ale jak się nie ma, to się lubi. No, ogarnęliśmy się i wychodzimy do znajomych, idziemy na małą imprezkę, a dodatkowo ze mną idą dwa takie jedzonka dla dzieci. Jest drugi dzień, niedziela. Byliśmy na imprezce, więc za dużo nie nagrywałem. No, 3 takie słoiczki i wyszło tego trochę w sumie. To było moje, a to nie jest moje. Po śniadaniu jedziemy trochę potrenować. No dobra, czas się trochę zmasakrować. Jesteśmy już po treningu, czas na posiłek potreningowy. Masz ochotkę na coś? No weź. Ona nie chce, bo wie, że będzie jadła za chwilę normalny posiłek. Z tego co wiem, Madzia ma jeszcze w planach lody. Tak mi się chce lodów, zobaczymy, co wyjdzie z tych lodów. Niam. Ale dobre. Wczorajsza impreza plus dzisiejszy trening równa się drzemka w środku dnia. Czuję, że jest silnie w żołądku. Spróbuję spaghetti w sosie pomidorowym z mozzarellą. Jest nawet makaron w środku. Totalnie bez smaku. Trochę zjadłem, ale nie smakuje mi, więc spróbuję zjeść sobie coś innego. Zobaczymy, spróbuję risotto z indykiem i warzywami. Czuć kurczaka. Właśnie wybieramy się na spacer, potem idziemy do kina, a do kina zabrałem ze sobą to. God, do I hate Paris. Wróciliśmy do domu, idę spać, jutro dzień trzeci, także do zobaczenia. Jadę do pracy, potem pójdę do sklepu, kupię nowe jedzenie dla dzieci. Garni, jak jest? To darmi mamy dzisiaj. Kaszka mleczno-ryżowa z kakao. To będzie idealny posiłek potreningowy. Winogrona z jabłuszkiem i twaroszkiem. To może być dobre, ale teraz zrobię sobie ryżankę. Myślę, że to będzie mój faworyt w tym wyzwaniu. Spróbuję sobie owoce z klejkiem ryżowym bez dodatku cukru. Sam cukier prawie. Bardzo dobre. Taki mus jabłkowy. Po tych dwóch większych kaszkach nawet nie jestem głodny. Może to jest rozwiązanie. Zdrowie. Ciężko się najeść. Ciężko się najeść? No, te w słoiczkach są niedobre w większości. Wróciłem do domu i jestem trochę głodny. Jedna porcja to jest 218 kalorii. Klejk. Rewelacja. Bardzo dobre. Koniec pracy, wracam do domu, zjem posiłek i idę spać. Przysmak na dobranoc, kaszka mleczna z biszkoptami i jabłkami. Dzień czwarty.
Może nie wygląda zbyt apetycznie, ale za to jak pachnie. Śniadanie zrobione. Wy się pewnie zastanawiacie, co ja mam na głowie. Otóż mam stopery w uszach i słuchawki wygłuszające, bo robię drugie wyzwanie podczas jednego wyzwania. Po tej kaszce, którą zjadłem rano, najadłem się. Dałem sobie dwie porcje i jest spoko. Dwie godziny na rowerze sprawiły, że zrobiłem się głodny. Kupiłem sobie miśkopty. Jedzonko czeka, kawka czeka. Prawilne klapeczki, białe skary i miśkopty, kawki. Głodny wilk. Pomidorowa z ryżem była dobra. Dobra, jadę do pracy, zabieram ze sobą jedzonko. Wracamy ze spaceru. Banan z ananasem i jabłkiem, ale dobry. I za chwilę koniec dwóch, w sumie koniec jednego wyzwania, a drugie wyzwanie, czwarty dzień mija, także jest ok. Myślę, że dziennie jem około 1500-2000 kalorii, więc nie jest źle. I jeszcze na dobranoc nektar, jabłko, wróżka. Po czwartym miesiącu 300 ml ma 123 kalorii, więc dobijamy kalorie, dobijamy kalorie. Siema, dzień piąty. Wstaję na śniadanko. Smakuje całkiem nieźle. I do tego 3 miśkopty. Jadę właśnie do firmy podpisywać zdjęcia, które pójdą razem z koszulkami, bluzami i topami do was, z dedykacją ode mnie dla was. Wszystko wyjdzie do was razem z ubraniami. Te owocowe są zdecydowanie lepsze. Myślę, że jakbym miał jeść tak na stałe, to byłbym cukrzykiem, bo jadłbym tylko te słodkie. Tamte, które nie mają przypraw, są totalnie mdłe i średnio mi podchodzą. Jedziemy właśnie kupić pompkę do flaminga pompowanego. On jeszcze nie wie, że wyrośnie na pięknego różowego flaminga. Historia tego bydlaka jest taka, że Madzia poszła mi po piankę do golenia, a finalnie wróciła z flamingiem bez pianki do golenia. Na obiadek jarzynki z delikatnym schabem. Pewnie zastanawiacie się, jak się czuję. Otóż gdybym czuł się jakoś mega źle, dałbym znać na pewno. Wydaje mi się, że te wszystkie posiłki są bogate we wszystko tak naprawdę i no nie powinienem się źle czuć, szczególnie, że są przeznaczone dla niemowlaków. Ale i tak muszę się wam przyznać, że zjadłbym już coś takiego, wiecie, w moim stylu. Jakiegoś burgerka albo coś. Tam jest maszyna, która ma w sobie niestety dobre rzeczy, a ja mam ochotę na takie dobre rzeczy teraz, w tym momencie. Kolacja moja dzisiejsza, piąty dzień, końcówka piątego dnia, więc tyle cukru na wieczór. Jest dzień przedostatni, zacząłem nagrywać siebie, a w telewizji zaczęli puszczać reklamy z jedzeniem dla dzieci, dwie pod rząd. Banan z ananasem, jakieś 80 kalorii. Potem mam trening z Blokiem i Blok jeszcze nie wie, co będzie jadł po dzisiejszym treningu. Jest Karol, robimy barki, robimy biceps. I masz coś dla mnie fajnego. A po bicepsie i barkach będziemy jeść dobre jedzenie. Kebab? Kebab. Dawaj. Głodny jesteś? Dawaj mi tego kebaba. Co jest lepsze po treningu? Chyba warzywa z kurczakiem i kaszą, czy może pomidorowa z ryżem. I ty to jesz? Wiem. Przez ile? Przez tydzień. Dobra, ale ja teraz narzekam, a może to jest pyszne. Ja zaraz zjem. Uwaga. A. Na końcu filmu będziecie mieli przekierowanie do odcinka Karola, gdzie zapraszamy. Przez 24 godziny Karol mówi tak. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka, bo tego nie nagraliśmy, bo odkładam, ale dzięki Maxi, naprawdę było pyszne. Leżakowanie i nektar, jabłko, gruszka. 123 kalorie, 120, 50 groszy. 123 kalorie, 50 groszy. Brzoskwinia, jabłko i mango. Na tym jedzeniu dla dzieci waga spada w dół, ale nie czuję się jakiś taki mocno, że tak powiem, bezsilny. To w przeciwieństwie do słodyczy na przykład w dniu szóstym jest zjadliwe. Ryżanka dla dzieci ma taką bardzo konsystencję kojarzącą się dla dzieci. Taka o, taki budyń trochę. Ale byłem głodny. Zobaczcie, jaka ładno wyrosła. Będę podcinał jej listki. Sam klej ryżowy aż się prosi o dodanie odżywki białkowej do tego. Ciekawe jak wrażenia Blowka po wczorajszym posiłku, czy dojadł go do końca. A i ziomeczki, dajcie znać w komentarzu koniecznie, z jakiego miasta jesteście, bo być może jak będzie dużo takich komentarzy z poszczególnych miast, to zrobimy jakieś spotkanko, co wy na to. Karol, jak smakowało ci jedzenie? Dojadłeś w domu, czy oszukałeś się, wyrzuciłeś? Dojadłem, powiem wam, że przygrzane po prostu smakuje wiele lepiej.
A tak serio to, to no, gdzieś leży. I po treningu czas na posiłek z pewnością lepiej smakuje niż wygląda. Wróciłem do domu z pracy, jabłka z biszkoptem na podwieczorek, a potem jedziemy do kina. No to wasze zdrowie. Odporność. I mój ostatni posiłek challenge'owy i koniec. Jak ja się cieszę, że jutro zjem normalnie. Nawet nie wiecie jak bardzo. Arnold też się cieszy. Zamówiłem sobie mojego ulubionego burgera oczywiście, ale o tym już wiecie. Najlepszy posiłek na świecie, mówię wam. I już po wyzwaniu, jak widzicie, dałem radę, żyję, mam się dobrze. Żeby utrzymać 2000 kalorii dla mojego organizmu, potrzeba było masakryczną ilość tego całego jedzenia, przez co nie dostarczałem swojego zapotrzebowania. Druga rzecz jest taka, że te słone, załóżmy, posiłki były niezjadliwe. Posiłki, które były słodkie z kolei, zawierały bardzo dużą ilość cukru. I ten cukier podaje się dzieciom i to mnie trochę przeraża, że to jest w takiej ilości. Dobra kochani, wyzwanie za mną, pamiętajcie o tym, by wbić 300 tysięcy subskrypcji i robię dla was album zdjęciowy maksymalnie, który wyślę 100 osobom całkowicie za darmo. O, tak będzie fajnie. Pamiętajcie o tym, by zostawiać propozycje na odcinki w komentarzu i zostawiajmy łapkę w górę oczywiście. Zapraszam na mój Instagram Maksym Ziółkowski i do zobaczenia w następnym wyzwaniu.